Uruchamiam nową inicjatywę Nie A. Pod hasłem Nie A. Takie logo hasło, które rozwija się Nie Asperger, nie autyzm. Zapraszam do kontaktu ludzi, którzy czują w sobie i utożsamiają się z wieloma cechami, właściwościami występującymi pod przypiętymi do tych etykiet autyzm Asperger, ale jesteśmy normalni, w sensie, znaczy też zapraszam do kontaktu wyłącznie osoby zdrowe psychicznie, nie mające problemów ze sobą, typu, że muszą na jakichś środkach być psychoaktywnych, czy coś takiego, wolnych od narkotyków, alkoholu. No taki klub prozdrowotny trochę. I owszem, wykluczający osoby tak chore, niech oni się w innych kółkach zainteresowań gromadzą i wymieniają wszystkim, co zechcą. Między innymi też pod to przedsięwzięcie podpinam bardzo związane z tym rozwinięcie porozumienia bez przemocy Rosenberga. Chodzi o to, żeby mieć z kim rozmawiać na bazie przekazu słownego, bez konieczności tworzenia jakichś emocjonalnych teatrów, dramatów, żeby dotrzeć do drugiej osoby. Zauważyłem, że mnóstwo ludzi funkcjonuje na tej zasadzie, że mimo że mają tam jakieś wykształcenia, no oczywiście znają język, a nawet kilka języków, ubierają się różnie w garnitury, inne rzeczy, mają wszyscy te telefony z ekranem, z internetem, ale nie sposób jest do nich dotrzeć na poziomie porozumienia takiego słowami, że jedyną metodą dotarcia do nich to są właśnie takie dramaty emocjonalne. To mi się kojarzy na przykład z tym, jak się owady porozumiewają, że one no, nie mają języka takiego, żeby tam słowami się porozumiewać. One działają na poziomie zapachów, na przykład się tak porozumiewają. No to tych ludzi, tych, co muszą mieć te emocjonalne dramaty, to ja tak czuję, że oni tak jakby mieli zablokowany dostęp do tego porozumiewania się słowami. Albo też zatrzymali się może w rozwoju, czy są niedorozwinięci, coś takiego. Tak. Więc niechbyśmy mieli możliwość porozumiewania się w sposób kulturalny, przyjazny wzajemnie, skierowany na porozumienie, na poznawanie może inności innego człowieka, a nie od razu negowanie tego, co mówi, zaprzeczanie. No i takie zjawisko.